19 września to Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach, czyli European Day Without Road Death, w skrócie EDWARD. W ramach ogólnoeuropejskich działań polska policja zapowiedziała większą liczbę funkcjonariuszy na drogach oraz wzmożone kontrole. Wszystko po to, by w tym dniu na drogach nikt nie zginął i nikt nie został ciężko ranny. W zeszłym roku na drogach zginęło prawie 3 tysiące osób, a prawie 40 tysięcy odniosło większe lub mniejsze obrażenia. Policja zatrzymała prawie 11 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Każdy z nas może dołożyć od siebie małą cegiełkę do tego, aby było bezpieczniej na naszych drogach. Pamiętajmy o kulturze jazdy, o tym, abyśmy byli uprzejmi jeden dla drugiego, aby unikać frustracji na drodze, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Szanowni Państwo, główne przyczyny zdarzeń drogowych to niezmiernie prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, alkohol. Postanowień tych warto przestrzegać na co dzień, a nie tylko w środę 19 września. Niebezpieczne sytuacje na drogach prowokują także rowerzyści i piesi, którzy równie często ignorują zasady bezpieczeństwa na drogach i także przyczyniają się do powstawania kolizji oraz śmiertelnych wypadków. W zeszłym roku w czasie działań EDWARD na europejskich drogach zginęło o 39% mniej osób niż zwykle. To znaczy, że wiele zależy od nas, kierowców.